Dzisiejsze spotkanie prowadzić będą Katarzyna Janków-Mazurkiewicz oraz Jerzy Gondołowski. Jako że Państwo niektórzy spotykamy się tutaj w czasie spotkań literackich, ja na spotkaniu z panem profesorem zadam pytania z literatury, czyli pretekstu. Tak, oczywiście, ale rzeczywiście, bo zacznę panie profesorze od tego, że książka Lech Leszek, Wykraść wolność, mówi się, że to jest najważniejszy wywiad tego roku. Ale ja jestem też ciekawa, bo w książce pan powiedział, iż tak naprawdę nasza transformacja wzięła się z hobby. Proszę bardzo, to są dwie rzeczy. Co do pierwszego się zgadzam. Najważniejszy wywiad ostatniego dziesięciolecia. A co do drugiego, to pani nawiązuje do tego, o czym ja w tej książce i innych też mówię, a mianowicie, proszę Państwa, ja do 88, może nawet początku 89 roku, podobnie jak ogromna większość Polaków, nie marzyłem, że do mojego życia Polska będzie wojna. Gdzie będziemy mogli nadrabiać 300 lat zaległości gospodarczych i cywilizacyjnych wobec Zachodu. To przekraczało marzenia, to warto sobie uświadomić. Ale miałem hobby, to nie nawiązuję. Ja mianowicie nie sądziłem naiwnie, ale czasami warto być naiwnym, że jeszcze za poprzedniego ustroju da się coś poprawić. Szczególnie gospodarka, bo nie sądziłem, że to może być ustrój demokratyczny, to kompletnie nierealne, ale może trochę więcej wolności gospodarczej, mniej kolejek. I dlatego chyba w 78 roku stworzyłem nieformalną grupę podobnie naiwnie myślących i pracowaliśmy z zapałem bez żadnego zewnętrznego zamówienia nad poprawą socjalizmu. No i zakończyło się to na projekcie, w którym przedsiębiorstwo miało być niezależne od władzy politycznej, ale nie były prywatne, bo Armia Czerwona na to by nie pozwoliła. Myśleliśmy, że tą gwarancją niezależności byłyby samorządy pracownicze, ale one miały być niezależne, jeżeli partia nie miałaby władzy personalnej, co było nierealne. Tym niemniej praca była interesująca. Okazało się, gdy we wrześniu zaistniała Wielka Solidarność Lecha Wałęsy, że za dużo takich entuzjastów nie było. No i że było dużo wówczas zainteresowania. Po stanie wojennym przestaliśmy się zajmować przekonywaniem władzy do reform, a kontynuowaliśmy pracę na zasadzie hobby. A mianowicie, no, jakie kraje wychodziły z wielkich problemów i przez jakie ruchy czy reformy. I to było pasjonujące. Żaden z nas nie przewidywał, że może być użyteczny. Bo żaden z nas nie przewidywał, czy żadna z nas, bo też były kobiety, choć wtedy jeszcze nie dużo widzę, że Polska będzie wolna dla naszego życia. Jaki wniosek? Proszę mieć bezużyteczne hobby. Ale pan też podjął odważną decyzję, o czym też jest napisane w książce, bo w stanie wojennym, kiedy wszyscy uciekali, pan wrócił. I pamiętnego dnia, kiedy znalazł się pan już w Warszawie, taksówkarz był niezmiernie zdziwiony i powiedział, że jak to, wraca pan do bolszewików? Potwierdzam, tak było. Rzeczywiście 12 grudnia 81 roku wyjechałem jako ówczesny wicepremier Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego do Brukseli na międzynarodowe spotkanie. Towarzyszył mi sekretarz generalny tej organizacji, Rafał Krawczyk, i on opowiadał ludziom Zachodu, jak to władza leży na ulicy. Oni bardzo byli zachwyceni. A następnego dnia zobaczyłem w telewizji, jak to czołgi są na ulicach Warszawy. Przez myśl mnie przeszło, żeby zostać. Rodzinę miałem w Warszawie, a z innych powodów, których nie będę wyjechać. Po prostu uważałem, że trzeba wrócić. No i nie było to łatwe, bo połączenia lotnicze były przerwane. Kolejowe były wznowione, więc jechałem przez Niemcy Zachodnie i z duszą dałem ramienie na Niemcy Wschodnie, bo Niemcy Wschodnie byli bardzo gorliwi socjalistycznie. I patrzyli tak wrogo. No, tym niemniej udało mi się dojechać do Warszawy. To był wieczór 17 grudnia, to były wypadki
śmierć w kopalni Wujek i rzeczywiście udało się chwycić taksówkę i taksówka się co nieco zdziwi, o czym pani powiedziała. No i właśnie tak na zakończenie pytań z książki, że najważniejsze decyzje zapadały nad talerzem pomidorówki. Nadal pan lubi pomidorówkę? Ale rosło, jak się zwierzać. I zupę fasolową. Generalnie fasolę. No, chodzi o to, że ja kompletowałem ekipę rządową do spraw gospodarczych. No to starałem się wychodzić poza dawnych działaczy i tak zapraszałem do swojego ówczesnego mieszkania w proletariackim Brudnie w Warszawie, gdzie i tak zwerbowałem Tadeusza Syryjczyka, który okazał się fantastycznym człowiekiem, jednym z podpór ekipy Mazowieckiego, a także potem, kiedy po raz drugi byliśmy obaj w rządzie, tym razem Jerzego Buzka w latach 97-2000. Teraz z racji naszej umowy przekazuję mikrofon panu Jerzemu Wądołowskiemu. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, w książce daje się odczuć tempo tych zmian. No ja osobiście czytałem, to prawie że zadyszki dostałem. Tak szybko te prace szły nad tymi ustawami. I mam takie pytanie w związku z tym, może nie ten Sejm, ale jakiś inny, w porównaniu do ówczesnego Sejmu. Czy to byłoby w stanie tak przeprowadzić tak szybko? Czy no jak ocenia pan pracę tamtego Sejmu, który jest teraz różnie nazywany? To po pierwsze, gdyby było wolno, to byśmy ugrzęźli w błocie. Szybkość była niesłychanie ważna i zakres zmian. Dlatego po pierwsze, że od złego systemu nie odchodzi się powoli, a socjalizm był bardzo złym systemem, ale miał swoją logikę, to wszystko było zwarte, więc trzeba było bardzo dużych zmian. Ale takie szybkie zmiany były możliwe. Po pierwsze, że była ekipa, pojedynkę się nie zmienia, ustrojoną była ekipa, w części złożona z tych entuzjastów czy hobbystów, w części uzupełniona o ludzi z istniejącej administracji, a w Ministerstwie Finansów było sporo dobrych osób. I wreszcie to był wyjątkowy Sejm. Nazywany niekiedy pogardliwie zaś kontraktowym, to był wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że przeciętny poziom intelektualny i moralny, jak myślę, tych ludzi w każdej partii był lepszy niż na pewno obecny. Ale to nie jest wielki komplement. Ale nawet nie następny. Nawet w partii, które nominalnie reprezentowały poprzedni system, PZPR, tam nie było aparatczyków. Tam byli fachowcy, tam byli dyrektorzy przedsiębiorstw. Tam była na przykład pani Barbara Blido, która tragicznie zginęła, wniosła ważny wkład do tych prac, które toczyły się przez dwa tygodnie w drugiej połowie grudnia 1989 roku. I tam był duch współpracy. Wynikły ze świadomości, że z jednej strony mamy w Polsce katastrofę gospodarczą, ona była autentyczna, ale z drugiej strony mamy wolność. To znaczy, że jako kraj możemy robić rzeczy, które kompletnie były niewyobrażalne. No i to się dzięki tej pracy tych ludzi w Sejmie i specjalnej procedurze, bo nie mogło to wszystko przechodzić przez kolejne komisje. Zastosowaliśmy metody pisowskie. Oni nie wiedzieli, ale znacznie lepsze. Bo była praca był czas na namysł. I byli o niebo lepsi ludzie. A dlaczego? Gdyby tradycyjne metody w normalnych czasach polegają na tym, że projekt ustawy przechodzi przez kolejne komisje, potem przechodzi do Senatu i ostatecznie wraca do Sejmu, to by potrwało rok. A my mieliśmy dwa tygodnie. W związku z tym inaczej. Specjalna komisja złożona z najlepszych fachowców w Sejmie i inna w Senacie, pracująca równolegle. A my współpracowaliśmy z tymi komisjami. I to się dało. Merytorycznie. Równolegle to na jednym posiedzeniu? Nie, no trwało dwa tygodnie, przechodziło. Było otwarcie posiedzenia, to znaczy pierwsze czytanie projektu ustaw. Potem praca około dwóch tygodni w tych specjalnych komisjach i współpraca z ludźmi mojej ekipy i potem ostateczne przegłosowanie.
Właśnie ja zastanawiam się, czy wtedy powstała moda na nocne posiedzenie. Nie była to moda, dlatego że nie było, jeżeli to było, to nie jest z wyboru, tylko z konieczności. To mamy z wyboru. I jeszcze podpis prezydenta Jaruzelskiego. Też pojawił się. A w tych głosowaniach to pewnie można Kaczyński to stworzyć. O. I nie byli przeciw. No chcę powiedzieć coś pozytywnego o PiS-ie. Nie da rady. Szanowni Państwo, naprawdę książka to jest wywiadem rzeka, można, ona jest w niektórych miejscach naprawdę szokująca, ja ją serdecznie polecam, ale teraz już może przejdziemy, oddajmy Państwu głos, żebyście mogli zadawać pytania dla Pana Profesora. One nie muszą się ograniczyć do przeszłości. Może tylko jeszcze powiem parę słów, bo nie ma tu mojego starszego kolegi, współautora Lecha Wałęsy, ale warto przeczytać jego wkład. Jak wiadomo, Lech Wałęsa podlega różnym, moim zdaniem, nikczemnym atakom. Ja uważam, że ludzi trzeba oceniać po bardzo trudnych decyzjach, które dotyczą nie ich osobiście czy rodziny, ale dotyczą kraju. I z tego punktu widzenia Lech Wałęsa się niesłychanie pozytywnie sprawdził. To jest najważniejszy test. Znaczy sprawnie, niezależnie od tego, co się mówi, czy nie mówi, jego młodości. Prawda? Jest człowiek, który pokierował wielką solidarnością, który potrafił jednocześnie bardzo umiejętnie rozmawiać z władzą, ale też nie przekraczał granic niedopuszczalnego ryzyka. On nie był w stanie zapobiec wprowadzeniu stanu wojennego, ale był wielkim przywódcą. Po drugie, drugi test, natomiast on był wyizolowany po wprowadzeniu stanu wojennego i podlegał z całą pewnością ogromnym presjom. Do czego chciał doprowadzić ówczesną władzę? Żeby Lech Wałęsa stanął na czele pseudo-Solidarności. Większość ludzi by się załamała. On nie. I wreszcie po trzecie, bardzo mądrze skoordynował rozmowy przy okrągłym stole, mając znakomitych współpracowników. Ile ludzi w polityce polskiej przeszło przez takie testy? Dlatego ataki na niego są nikczemnością. To są nikczemność małych ludzi. A ludzi oceniajmy po tym, co jest najważniejsze i najtrudniejsze w ich życiu. To tyle chciałem powiedzieć w imieniu, nie w imieniu, tylko od siebie na temat współautora. A teraz, tak jak powiedziałem, głos należy do Państwa. Tak całkiem niepolitycznie, tylko tak bardziej socjologicznie chciałabym zabrać głos. Otóż po mojej prawej stronie siedzi tak przy ziemię całkiem przyjaciółka, która jest prokodowska. Mam drugą przyjaciółkę, która jest po skrajnej na prawicy i jeszcze szereg innych. I teraz padło tu słowo od pana profesora, że chciałby coś znaleźć też dobrego o PiS-ie powiedzieć. I ja jestem, tak się zastanawiam cały czas, ponieważ ta polaryzacja narodu, tak, a w końcu chodzi o kraj, no to czy w polityce jest miejsce na to? I'm okay? I'm okay? You're okay. Czy jest miejsce na to, żeby na scenie tej politycznej, bo ja w samorządzie jedynie małego tu miasteczka w województwie warmińsko-mazurskim mam doświadczenie, ja się nie nadaję absolutnie nawet do małych samorządów, nie to usposobienie, i właśnie się zastanawiam, czy jest taka możliwość, żeby docenić to, co jedna strona robi i coś wziąć i zmodernizować, ulepszyć, żeby było. Czyli zawsze prawda lepiej. Leży po środku. Tylko to. Prawda nie zawsze dziękuję. Leży po środku. Po pierwsze, jak po drugie, proszę Państwa, trzeba odróżnić akty wpisu, znaczy czołówkę, Kaczyński i jego cały układ. Potem nieco szerszy aktyw, to jest ci, co głosują za haniebnymi ustawami w Sejmie i w Senacie, tam jest iluś profesorów. Nie ma żadnego moralnego usprawiedliwienia. Bo to jest nieprzyzwoite. Proszę popatrzeć na rodzaj tak zwanej debaty, jaką prowadzą. I to nie tylko w ostatnich latach, a Bartoszewski.
jeden z największych ludzi współczesności. Gdy ich skrytykował, stał się kolaborantem, oczywiście Żydem i zdrajcą. To jest hańba. To jest hańba po prostu. Otóż trzeba odróżniać ten aktyw, węższy, potem szerszy, potem ci, co korzystają, to znaczy działacze, którzy wkraczają na stanowiska, na które się często nie nadają, od wyborców. Nigdy nie trzeba mieszać tego i nie należy atakować wyborców, bo tam są ludzie oszukani. Jeżeli ktoś, ja przypuszczam, nie, więcej, jestem pewien, gdyby z jakiegoś powodu oglądał tylko pisowską telewizję, to byłbym gorliwym pisowcem. Tak, bo to jest to znaczy, że ileś milionów ludzi jest oszukiwanych. Po drugie, napuszczanych. Proszę pamiętać, że nienawistna propaganda ma potężną siłę oddziaływania. To się sprawdziło w okropnych reżimach. Jeżeli ktoś jest wystawiony na taką propagandę, to pada jej ofiarą, nie wiedząc, że jest ofiarą. I wreszcie jest ileś osób, które są w jakimś sensie przekupieni. To nie jest normalna korupcja. To jest coś może nawet gorszego. Znaczy, jeżeli komuś systematycznie daje się 1000 złotych bez powiązania z jakimkolwiek wkładem czy z pracą, to ileś osób, i to nie jest, ja ich nie potępiam. Ja potępiam tych, co oszukują. To oni czują wdzięczność i mogą czuć też obawę, że jak będzie zmiana, to tych pieniędzy nie będą dostawać. Czyli ich wniosek jest taki, trzeba zawsze odróżniać tych, co szerzą zło, od tych, co padają ofiarą tego zła i nigdy nie należy wywyższać się rzeczywiście poza tych, co głosują za PiS. To nie znaczy, że się popiera zły program. Ja, jeżeli pytacie Państwo mnie o ocenę skutków dotychczasowych i późniejszych, w żadnej dziedzinie nie znajduję pozytywnego skutku. Gospodarka rzeczywiście się poprawiła, ale czy dlatego, że PiS doszedł do władzy? Nie, dlatego, że się poprawiło w Europie. A po drugie, że pomiędzy złą polityką a skutkami mija sporo czasu. To nie jest tak, że od razu. Tak? No i teraz przyjdą, jeżeli te 50 miliardów, teraz przyszłego roku będzie szło na 500+, musi być jakoś sfinansowane. Jak było finansowane do tej pory? No oczywiście przyrosty podatków, VAT-u, głównie związane z poprawą koniunktury, częściowo z tak zwanym uszczelnieniem, ale także już zaczęło dochodzić do podwyżek podatków. W taki sposób pełzający, żeby ludzie nie zauważyli. A podwyżki ale na szczęście zauważajcie. To zostawmy zaraz. To jest odrębne pytanie. Ale powiedzmy, jak przyjdzie, a przyjdzie prędzej czy później, skończy się bonanza. Przyjdzie spowolnienie. Ja nawet nie mówię jakiejś zapaść, spowolnienie. To jak się sfinansuje 50 miliardów? Przez dalsze podwyżki podatków, przez wzrost długu publicznego i przez, jak ktoś wydaje 50 miliardów, to nie wyda 50 miliardów tych samych na walkę ze smogiem, na poprawę zdrowia tam, gdzie to jest potrzebne. Po prostu nie ma pieniędzy. I na tym, i to jest największy koszt tego rozdawnictwa, że tych pieniędzy nie będzie na inne cele. Więc w gospodarce je nie widzę. Poza tym PiS jest pierwszą partią, która zaczęła nas cofać w kierunku Białorusi. Pod względem przez co? Przez nacjonalizację. W tej chwili mamy jeden sektor, który jest prawie całkowicie państwowy, to jest energetyka. I proszę się nie dziwić podwyżką cen. Państwo nie jest najlepszym właścicielem. A drugi sektor, który zwiększyli udział państwa, to są banki. Ja bym trzymał pisowców jak najdalej od pieniędzy. Ja też. A teraz mają te banki i teraz, czy w normalnym kraju, gdyby był bank prywatny, to szef banku przyjeżdżałby na wezwanie szefa partii? A PKOS-a, Krupiński. On przyjeżdża. No po co przyjeżdżał? Żeby omawiać filozofię? A kuzyn Kaczyńskiego, który miał pretensje, to wynikło z tych nagrań. Jak to? Krupiński nie chce dać kredytu. To po co nacjonalizowali? I prędzej czy później w bankach państwowych dochodzi do ingerencji politycznej. Na tym polega problem. A to za to płaci? Jak banki mają problemy ludzie.
i po tych nacjonalizacjach pisowskich bankach mamy trzecie miejsce w Europie pod względem udziału państwa w bankach po Białorusi i po Rosji. Trzecie, teraz jest 40 parę procent. A już nawet nie wspominam o skokach. Cudownym dziecku PiSu, chronionym przez PiS. 5 miliardów to zostało wpakowane. To pokazuje umiejętności finansowe działaczy PiSu. Jeszcze gorzej, to jest to, co stanowi rdzeń systemu zachodniego, to są rządy prawa. Rządy prawa to jest niezależna policja, prokuratura i sądy, niezależne od rządzących. Jak nie ma rządów prawa, to nie ma demokracji prędzej czy później, bo można każdego oskarżyć i powiedzieć nie, ty nie możesz kandydować, a sąd to zatwierdzi. Popatrzcie, co się dzieje w Rosji. W Rosji Putina. I to jest jeszcze gorsza rzecz niż szkody dla gospodarki, a ta propaganda skierowana przeciwko sędziom jest po prostu haniebna. To przypomina mi propagandę przeciwko żołnierzom AK. Nie twierdzę, że sędziowie są idealni, ale się nie krytykuje, znaczy nie obraża się w ten sposób całej grupy. A prokuratura, która została przejęta w gruncie rzeczy pod względem personalnym, organizacyjnym przez Ziobrę. Wystarczy oskarżenie prokuratora, niekoniecznie uzasadnione, żeby zmarnować człowiekowi życie. A ja znam ludzi, którzy od 17 lat, i przedtem był problem, ale on został spotęgowany przez 17 lat. Przez kolejne instancje. Przechodzą, to się wzmogło. A miejsce Polski w świecie, w Unii Europejskiej. Hasło PiS ostatnio serce Europy. To gdzie jest to serce Europy? A proszę Państwa, atak na samorządy lokalne. Jeden z mechanizmów sukcesu, że mieliście najważniejsze rzeczy. Nie da się, starając się być najbardziej bezstronny, wskazać, no bo nie jest sukcesem to, że ładują miliony złotych niepotrzebne lotnisko w Radomiu. Tylko dlatego, jak sądzę, że tam jest Suski i Bieloń. I te obiecanki, za którym pójdą wydatki, że będzie centralny lotnisko, port komunikacyjny, który jeżeli rzeczywiście powstanie, to będzie miał taką pojemność, że trzeba będzie ograniczać loty z lotnisk regionalnych. To niektórzy ludzie z Krakowa, Wrocławia i tak dalej się zastanowią, co się dzieje. Czyli znaczy patrzę chłodno również na zewnętrzne analizy, no to trudno dostrzec rzeczy pozytywne. Przecież rzeczą pozytywną nie jest to, że niektórzy ludzie dostali więcej pieniędzy. Te pieniądze się skąd wzięły przecież i one nie pochodzą od Kaczyńskiego. Nie pochodzą od tych działaczy PiSu. I wreszcie coś, na koniec powiem, proszę Panie, następuje i temu się trzeba coś przeciwstawić, degradacja moralna, propaganda kłamstwa, nikczemnych ataków na wartościowych ludzi, a ta nikczemna propaganda skierowana przeciwko Adamowiczowi, to ona była bez śladu, a nikczemna propaganda kierowana teraz przeciwko Pani Dulkiewicz. I tacy ludzie są popierani przez część Kościoła katolickiego. Tak. To nie jest chrześcijańskie. Ale to wszystko da się zmienić. Komunizacja. Proszę Pani, bez propagandy defetyzmu. No. Od defetyzmu żadnego problemu jeszcze nie rozwiązano. Dobra. Jeżeli Pani oczekuje, że powie cudowną formułkę, to ja muszę rozczarować. Po prostu Pan Cerowicz musi wrócić. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w spotkaniu z Panem. Jestem ukształtowany na profesorze Kotarbińskim i dwóch fundamentalnych księgach Hasło dobrej roboty i Praksologia. Prosiłbym, bo hołduję myśli La Fontaine'a, pomóż sobie sam, to i Pan Bóg Ci pomoże. Prosiłbym Pana o to, co każdy z nas może zrobić, czyli w takiej mikro. No to co powiem, każdy z Państwa wie. Musicie zwerbować, cały łańcuszek uruchomić. Po prostu do wyborów. W tej chwili jest naszkodzący test na wybory. Proszę nie czekać tylko na to, że partie polityczne, opozycje za nas robią robotę. Oczywiście trzeba, jak się można, mieć je pod presją. Ale opozycja to nie tylko partie polityczne, chociaż są niezbędne. Każdy niech werbuje jak najwięcej. Przecież nie trzeba werbować tam, gdzie są szanse.
nie rzucamy się na beznadziejne zadania, ale jest dużo innych niż beznadziejne. Trzeba zwalczać takie głupie popisywanie się, to zwłaszcza wśród młodzieży, że my jesteśmy ponad tą brudną polityką. No to brudna polityka ich dopadnie. No, w jakiś sposób tego nie wiem dokładnie, to każdy z was ma swoje doświadczenie i możliwości. Ale mobilizacja jest niesłychanie ważna. I to zostało kilkanaście tygodni. Cisza. Tak. Postaram się głośno mi wyjść z telefonu. Szanowny panie profesorze, chciałabym tu wobec wszystkich zapytać, czy dobrze ja myślę, nie obrażając nikogo, że skąd to właśnie, bo zadaję sobie to pytanie, prawda, skąd się bierze ta zaciekłość taka, prawda, no nie można w ogóle dyskutować merytorycznie, no bo się zaraz tam gdzieś zepchniętym jakiś tam koziłek. Czy to nie jest też tak, że trochę mało mamy jakby takiej świadomości, nawet właśnie i podatkowej. To jest o to, co ktoś, no że dostaliśmy 13 emeryturę, prawda? Jak można określić, czy dobrze myślę, 13 emeryturą, jeżeli przy najniższej emeryturze, którą w ZUS-ie wyczytałam, wynosi 1100 brutto, pobierany jest zaliczka na podatek, tak? Czyli jest pobierany podatek. Nie wiem, tam w ciągu roku nie chcę przeliczać, ile tam tego podatku jest. Czyli nie jest to żadna 13 emerytura, tylko to jest zwrot pieniędzy, moim zdaniem niesłusznie, bo uważam, że kwota wolna jest bestialsko niska wobec większości społeczeństwa. No tak, uważam, że 3000 w roku to jest po prostu poniżające dla ludzi, gdzie na przykład posłowie mają 30 000. I czy to nie jest tyle właśnie... akurat nie mają, muszę bronić. No ile to mają? A po obniżce Kaczyńskiego mają mniej, więc aha, proszę go podziękować. Ale 3000. Troszkę. No dobra, ale jakie pytanie pani zadaje? Nie chcę zadać. Czy to jest to, że właśnie część z nas zachłystuje się tym tak zwanym, że niby dostaliśmy coś, prawda? A przecież to są pieniądze pobrane, te zaliczki, o to są od społeczeństwa, że one nie biorą się, tak jak profesor zdążył wspomnieć, z kieszeni pana Kaczyńskiego, nie przelał do ZUS-u tej kwoty, tylko musimy, wydaje mi się, mieć świadomość, że skądś one się biorą. Proszę pani, ale to dotyczy nie tylko 13 emerytury, to znaczy wszystkich pieniędzy rozdzielanych przez polityków. To nie jest specyfika 13 emerytury. Ale to jako przykład właśnie podałam. No dobrze, ale warto to wiedzieć, żeby ludzie nie myśleli o 13 emeryturze. Wszystko, co rozdzielają politycy, bierze się z pieniędzy pobranych od ludzi. I czas, a w tym kto robi PiS? On w gruncie rzeczy dyskryminuje ludzi pracowitych. A szczególnie bez dzieci. To jest bardzo duża grupa, tak? I żeby spróbować mówić ludziom, że są dobroczyńcami. No jeżeli są, to na cudzy rachunek. No w gruncie rzeczy skutki są takie, że to będzie ograniczać to, co jest źródłem wszystkich dochodów. I płac, i emerytur, wzrost gospodarczy. Jak się rozwija gospodarka? Proszę bardzo. Proszę, jest pytanie. Panie profesorze, mam takie pytanie, ale najpierw się przedstawię. Ja przepraszam. Szanowni Państwo, będziemy zadawać pytania już z miejsca, bo to jest zbyt mała sala i nie będę się przeciwko z mikrofonem, także proszę wybierzyć głos i głośno zadawać pytanie. Dziękuję. Ja jestem byłym pracownikiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w takim bardzo ciekawym okresie, jak przed akcesją i po akcesji. Mówił pan profesor na początku o tym sejmie kontraktowym, który sprawnie pracował, w ogóle, że było dużo ludzi kompetentnych. Czy w tamtym okresie było według pana profesora wystarczająco dużo ludzi, którzy znali się też na problematyce rolnictwa? Pana, w żadnej dziedzinie nie było wystarczająco dużo ludzi. I z tego się bierze i to, że choć udało nam się, prowadzić polski socjalizm lepiej niż w większości innych krajów, to ileś problemów nie udało się rozwiązać z prostego powodu. Za mało pieniędzy i za mało ludzi. Bo grupa, którą ja stworzyłem i kierowałem, miała za 40 osób, może do 50 osób. Niektórzy współpracownicy w ministerstwach. Najbardziej kompetentni byli ludzie z finansów. Nie dlatego, że się kierowałem, tylko oni muszą bilansować. Po jednej stronie dochody, po drugiej stronie wydatki. A w większości innych ministrów oni nie muszą bilansować.
Oni muszą wydzierać. Więcej, a każdy stara się mieć jak najmocniejsze argumenty. No więc resort oświaty będą analfabeci. Zdrowia będą umierać na ulicach i tak dalej. I co robi minister finansów, co staram się robić? Żeby odpowiednie departamenty widziały więcej na temat zdrowia niż Ministerstwo Zdrowia. Żeby nie dawać się oszukiwać, manipulować i tak dalej. I do pewnego stopnia to się udawało. Nie wiem, co odpowiedziałem zupełnie na pytanie, ale to... No, jeszcze ale... tytułem uzupełnienia, bo tak. Efektem... Aha, chodzi panu o to, czy było dostatecznie. Efektem tego, że no. Nie było chyba jednak tych fachowców, było to słynne hasło, Balcerowicz musi odejść. Nie, musi pana, wrócić. Ale nie, ale muszę korygować. To nie jest braku fachowców, tylko tandetny import. W każdym kraju, w którym robi się reformy, również na Zachodzie, jest jakiś leper, który mówi ten, a ten musi odejść. Gdy byłem w Wielkiej Brytanii w latach 80. byłem. To widziałem na murach tego kraju jakieś nazwisko Thatcher i coś tego nie rozumiałem, chociaż znam angielski. I pytałem swoich znajomych Brytyjczyków, co to jest. Wstydzili się przetłumaczyć. Także to nie jest żadna. Większość tych sloganów to ten import tandety zachodu. I od Łukaszenki. To, że każda prywatyzacja jest kradzieżą, to jest import od Łukaszenki. Bo on w to wierzył i dlatego zamroził socjalizm. Pan profesor był jakiś czas na Ukrainie i tam swoje reformy usiłował wprowadzić. To jest kraj tak oligarchiczny i skorumpowany, że to jest walenie głową w mur, czy... Bo wiem, że tam od kolei też był specjalista, też wrócił. Bo mógł... Nie wrócił, działa. Działa dalej? Tak. Bo ja wywiad z nim oglądam, to, że wrócił, bo... A nie jest od dróg. Od kolei. Ktoś tak, inny od kolei jest Remigiusz Paszkiewicz. Bardzo dobrą robotę. Były kiedyś moi współpracownicy. Czy to się... bo pan wrócił stamtąd. Jak ale tam... Ale od tego Ukraina nie zginie. Ale czy to jest aż tak oligarchiczny kraj, że to jest... aż tak ciężko tam przeprowadzić jakiekolwiek reformy. Panie, jak się całościowo nie oczyści, to potem jest trudniej. Na tym polega problem, bo na początku co? To, że była silna konkurencja również zagraniczna, więc nie można było robić łatwych interesów. Po drugie, przez jakiś czas były przedsiębiorstwa państwowe, ale co było naszym plusem? Były komórki Solidarności, a to była inna Solidarność niż Solidarność Dudy. I oni rzeczywiście pilnowali. Tego nie było na Ukrainie. Ja uważam, że osiągnięcia tej odchodzącej ekipy nie zostały docenione i pewnie nie mogły być docenione, bo ludzie nie wiedzą, co by było, jaka katastrofa by ich czekała, gdyby nie była. Ukrainę czekała katastrofa związana z agresją Rosji, nawet nie militarną, a ekonomiczną. Blokada eksportu Ukrainy do Rosji to jest zapaść gospodarcza. Gdyby Niemcy wprowadzili blokadę na eksport polskich produktów, mielibyśmy gwałtowne załamanie gospodarki. To zrobili Rosjanie, Rasputin wobec Ukrainy. I gdyby nie bardzo rygorystyczna polityka, wówczas Poroszenki i jego współpracowników, to byłaby gigantyczna inflacja. Tak jak w Polsce, bo by drukowali pieniądze, oni nie drukowali pieniędzy. I ponadto utrzymali stabilność pieniądza. Dzięki temu. I stabilność systemu, ale tego ludzie nie wiedzą, co by ich spotkało. A tempo poprawy warunków życia było poniżej większości oczekiwań. Miejmy nadzieję, że ta niesamowita zmiana, jaka się dokonała, imponująca z pewnego punktu widzenia, doprowadzi do przyspieszenia reform i będziemy się uczyć od Ukrainy. Nie ma co mieć takiego poczucia wyższości. Na przykład z tego, akurat jeden z moich dawnych współpracowników uczestniczy w reformie służby zdrowia. No i wygląda na to, że posunęli się dalej. Jeszcze rolnictwo nas zaleje. Rolnictwo, jeżeli sprywatyzują bardziej, to pozwala na prywatną sprzedaż ziemi, a nowy prezydent to zapowiedział, to oczywiście. To podniesie wydajność i produkcję, tak? Panie profesorze, a jak pan sobie radzi po tym wszystkim? Nie jest pan może
Nie jest pan w czołówce osób rządzących. Nie jest pan. Ale jestem w czołówce na Twitterze. To już się dowiedziałam. No widzę. I też mam niezłe osiągnięcia na Facebooku. Może to są jacyś moi. Tak, oczywiście. Ale jak pan na to wszystko patrzy tak z boku? Jakie pana są odczucia na ten temat? Co się dzieje? Jak wewnętrznie pan sobie z tym wszystkim daje radę? Proszę pani, po pierwsze, ja nie wszedłem do polityki po to, żeby być w polityce dla polityki. To jest niesłychanie nudne zajęcie. Jeżeli ktoś tam trwa, to na ogół źle o nim świadczy. A poza tym, jak ktoś długo jest w polityce, to niczego innego nie umie. Z tego wynika jeden wniosek. Trzeba by wprowadzić wszędzie ograniczenia kadencji. Również na posłów i senatorów. Nie tylko na wójtów i tak dalej. To jest taka... Ja po pierwsze mnie poproszono, po drugie uważam, że zadanie jest bardzo ważne. No i dopóki były ważne zadania, a miałem okazję robić, włącznie z ostatnim, obniżanie inflacji z 10 do poniżej 2%. Ale poza tym, gdyby nie było, to nigdy bym nie poszedł do polityki. To nie znaczy, że zniechęcam. Ale trzeba odróżniać czystych polityków, którzy zajmują się zwykle brudną polityką, cudzą metod, od polityków zadaniowców. I dlatego prawdopodobnie na szczeblu lokalnym jest trochę lepiej, bo tam jest więcej konkretnych zadań. To nie znaczy, że jest idealnie, nie ma sobie, ale jest więcej konkretnych zadań, może trochę lepsi ludzie niż tej polityce. To jest wytłumaczenie. Ja nie odczuwam żadnej straty. Największą zgrozą napawała mnie perspektywa, że mógłbym być w Sejmie w opozycji. Bo się nie nadaje. Znaczy pewnie bym się jakoś przystosował, ale ja jestem o tym, że jakby to są władze wykonawcze. A nie takiego bicia no z konieczności bicia pianę. I to, co już to robiłem potem, no już przez kilkanaście lat, przez 12 lat, to robiłem aparat z wyboru, a nie dlatego, że nie byłem, mogłem być dalej w polityce i w związku z tym z konieczności. Bo ja uważam, że dobra demokracja jest wtedy, kiedy mamy dobrą opinię publiczną. To znaczy odpowiednio dużo ludzi tworzy wymagającą, rozliczającą opinię publiczną. To jest niezbędne otoczenie dobrego systemu partyjnego. I staram się w tym kierunku działać. Nawet wtedy, kiedy byłem w polityce, to co 2 tygodnie pisałem artykuły, to wprost. To takie czasopismo wprost. Kiedy wprost było, uważam, to co staram się robić, zarówno sam, jak i poprzez fundację, którą założyłem, dzisiaj państwo, zachęcam do wejścia na jej stronę internetową, za niezwykle ważne, bo od kształtu opinii publicznej zależy to, kto rządzi. To jest szczególnie ważne. To proszę, jest pytanie, tu. O, tu pan jeszcze. Ale pamiętamy. Ja chciałam zapytać o perspektywę szerszą niż tylko nasze polskie podwórko, bo jesteśmy świeżo po wyborach do Europarlamentu. Wiemy, że kwestia przystąpienia Polski do strefy euro się oddaliła jak nigdy dotąd i trwanie PiS przy władzy raczej na to w ogóle nam nie daje szans. Poza tym, że nie ma żadnych działań w sferze ekonomicznej, żeby przynajmniej zbliżyć się do poziomu gospodarczego państw strefy euro. Jakie wobec tego mamy perspektywy, wiedząc o tym, że nowe rozdanie w komisjach i najwyższych stanowiskach Unii Europejskiej będzie strefę euro wzmacniać? Co się stanie z Polską w świetle tych sytuacji gospodarczych, które mamy dzisiaj, rosnącego deficytu, spadającego wzrostu gospodarczego, niedoszacowania rynku pracy i przede wszystkim bardzo źle funkcjonującego systemu państwa, czyli edukacja, bezpieczeństwo, służba zdrowia. Jak w świetle Europy będzie wyglądała Polska w najbliższej na przykład? Do jednego pytania wprowadziła pani tyle wątków, że nie nadążam. Ale i dobrze, ja rozumiem, jaka będzie przyszłość Polski, to niezależnie od euro i tak dalej. Po pierwsze, nie jest najważniejszym obecnym problemem Polski, żeby jak najszybciej wchodzić do strefy euro. To są o wiele ważniejsze priorytety, które zależą od wyniku wyborów, a mianowicie odbudowa państwa prawa, czyli niezależność instytucji, które jeżeli są polityczne, to prześladują ludzi.
zwłaszcza krytycznie nastawionych do rządzących. To jest najważniejsze. Po drugie, przywrócenie zdolności, znaczy prowadzenie takich reform to na inną dyskusję, żeby polska gospodarka nadal doganiała Zachód. To znaczy, żeby luka nadal się zmniejszała. Wiem tak, te fundamenty, o których mówię, państwo prawa, własność prywatna, konkurencja, są o wiele ważniejsze niż to, jaki się ma reżim monetarny. Nasze priorytety są kompletnie inne. Mamy z jednej strony Włochów, którzy mają euro, i mamy Szwedów, którzy nie mają. I Szwedzi są doskonale. Ja nie chcę powiedzieć, że wprowadzenie w Polsce euro byłoby szkodliwe, natomiast będzie prawie następować, że będzie więcej takich inicjatyw, które będą obejmowały tylko niektóre kraje. Potem przechodziły przez porozumienia krajów, to jest jedno. Po drugie, byłbym ogromnie zdziwiony, gdyby główne rządy demokratyczne na dłuższe mecze tolerowały jawnie niedemokratyczny członek. Czy to byłoby oznaczało, że w gruncie rzeczy godzą się z jawnym łamaniem traktatów europejskich? Ale czy takie zachowanie Europy nie będzie asekuracyjne, żeby właśnie umacniać się w strefie euro i umacniać się w starej Unii? Że to nie pani chce, dla... czy mi powiedzieć, że są jakieś złe intencje? Ja nie, sam, nie chcę ale o co chodzi? Ale może to się obawiać, że jeszcze Brexitu, że stara Unia, widząc jak, no, jak krótkowzroczne są i społeczeństwa, i nowe populistyczne rządy dawnego bloku wschodniego, czy stara Unia nie będzie się umacniać, przymykając trochę oko, chroniąc właśnie po to, żeby chronić swój interes w świetle również Brexitu. Oni muszą chronić swoje interesy. Jakie gdyby motywacje, że im gorzej w Polsce, tym lepiej dla starej Unii, tak? Taką pani ma hipotezę? Nie, żeby zachowywać własne wartości, własne priorytety, jakby odstąpić od zbyt głębokiego ingerowania wewnętrzne sprawy państw, które łamią prawo. No i to muszę pomówić o faktach. 3 lata temu nikomu się nie śniło to, co nastąpiło potem. Wobec rządów Kaczyńskiego w Polsce i Orbana na Węgrzech. Od razu chcę powiedzieć, że Unia zareagowała zbyt późno na to, co robił Orban. Ale wyczyny Kaczyńskiego trochę przyspieszyły sprawę. Po pierwsze, po raz pierwszy uruchomiono artykuł 7, który jest najmniej efektywny, żeby było jasne, bo najwięcej upolitycznienia, ale ma znaczenie symboliczne. Poza tym wpływa na nastawienie poszczególnych rządów i państw, bo tych, co łamią reguły gry. Po drugie, już wyszło z tej sfery spekulacji, wyszła z tej propozycja, żeby uzależniać wypłatę funduszy europejskich od przestrzegania norm praworządności. I wiele wskazuje na to, że zostanie wprowadzone, moim zdaniem słusznie. To jest w interesie społeczeństw tych krajów, których władze mają podstawy ustrojowe. Po trzecie, i to jest prawdopodobnie najważniejsze, są postępowania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Nie wiem, jak się zakończy, niezależne, ale to, co do tej pory stamtąd dochodzi, sygnalizuje, że oni traktują poważnie to, co jest bardzo poważnym naruszeniem nie tylko polskiej konstytucji, ale i traktatu europejskiego. Tego nie było 3 lata temu. To jest osiągnięcie PiS-u na forum europejskim. Dzień dobry, jestem młodym pracownikiem Zakładu Sztuk Pięknych we Wrocławiu i obserwuję to, co się dzieje w polityce, w społeczeństwie, narastające podziały i to, co się dzieje w gospodarce, ale też obserwuję to, co się dzieje w kulturze i sztuce i jak wygląda też polityka kulturalna w naszym kraju, ostatnio w instytucjach publicznych, muzeach, teatrach, galeriach i zastanawiam się właśnie, co pan też sądzi na ten temat. Czy artyści, też ich wolność twórcza, wolność wypowiedzi może w dzisiejszych czasach też być zagrożona? Teatr Polski we Wrocławiu. To powinno być pobudką i pewnie jest przecież do twórczego, jak to u artystów, sprzeciwu. Przez satyrę, ironię, więcej pomarańczowych alternatyw. Tak, wyśmiać właśnie. Więcej naśladowców, co jest bardzo trudne, Jacka Federowicza, genialnego artysty. To jest najlepsza odpowiedź.
a nie oczywiście jakiś defetyzm czy narzekanie. Generalnie nie narzekamy, bo wstydzimy się narzekać, prawda? No bardzo dobrze. Okej, ja oczywiście mogę powtórzyć to, co czytuję, obserwuję, ale po co? Wniosek jest taki, to jest poza Kiewicza.